Jeśli mówi Pan o bardzo dobrych zmianach, to chyba trzeba szczególnie wyróżnić Samuela Stefanika, który już drugi raz z rzędu daje naprawdę świetną zmianę. Po raz drugi i myślę, że Samuel już dochodzi do siebie fizycznie, co widać zresztą, że czuje się na boisku bardzo dobrze. Ja jestem bardzo zadowolony z tego, że mam takiego piłkarza do dyspozycji i zamierzamy z niego korzystać już w większym wymiarze czasowym, ponieważ fizycznie już prezentuje się tak, jakbyśmy wszyscy tego chcieli. W meczu dzisiejszym wystąpił też Anton Swoboda, na którego kibice w Bielsku na pewno długo czekali i jest to duża radość. Duża radość dla Antka, bo na pewno różne myśli mu kłębiły się w głowie po tak długiej kontuzji. Dzięki pomocy doktora Kasprzaka mamy już to za sobą, mam nadzieję, i Antek. Antek jest do naszej dyspozycji, co dla niego z czysto ludzkiego punktu widzenia jest niesamowicie ważne. Przez cały czas nie mógł wykonywać swego zawodu, jest bardzo potrzebny, jest bardzo ważną częścią tego zespołu i cieszę się, że jest z nami.